218 koni, 3,5 litra, maksymalna prędkość 210 km na godzinę. No bardzo zaufany samochodzik. A tutaj mamy Mercedesa. Mercedesa U111. Automobil Klub Stalowo-Wolski, czyli powiedzmy tutaj z Podkarpacia. A reprezentują go Marcin Kryzara i Gerard Zubiński. Samochód z roku 1971. Wyposażenie bardzo duże. Praktycznie wszystkie wywody automatyzacji pożądają skończą na pełnej elektryce. Porównywalne z uczestnymi samochodami, które obecnie są w tak zwanym klubie waszym. Popularny pojazd na rynkach amerykańskich. Nie wiem, jak to mam być. Tu są szklane. Właśnie. 30 km. Co? Prędkość 30. 36 był. 36? To już też. Chyba na radar nie łapią. Może? Może. Teraz miałoby to sens. Pomar przydał. Ale dobrze słyszałeś, że 36. Tak powiedział. Zawrotna prędkość. Goni ktoś, to nie wiedziesz, nie? Będę obserwował tyły, to jak coś to będę mówił. Dobra. Wiesz, gdzie jedziemy? W ogóle? Ja nie mam pojęcia. Rządnie organizacja, jest dobra. To pan tutaj organizator, nawigator, nie? No tak, ale ja nie mam trasy. Wiesz. Tylko zakręty. To nie jest tam.